Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Jan Kaczmarek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy katolik wierny tradycji może przyjmować komunię świętą dwa razy dziennie? A więc według tradycyjnej praktyki nie. Jednorazowa komunia w ciągu dnia jest, można powiedzieć, pewnym kompromisem pomiędzy tym pragnieniem Kościoła, aby często przystępować do Komunii Świętej, a jednak tym drugim pragnieniem, aby nie sprawić, że stanie się to rzecz, Komunia Święta stanie się rzeczą zbyt powszednią, zbyt codzienną, zbyt taką zwykłą. Tutaj wiemy, że ta praktyka była bardzo różna, to znaczy były czasy, były okresy w Kościele, kiedy przyjmowano Komunię Świętą stosunkowo rzadko. Jeszcze w wieku XIX częsta Komunia Święta to było jednak coś dosyć dziwnego, takiego zarezerwowanego dla osób duchownych, dla zakonników i to też niekoniecznie. Natomiast nie jest to, to znaczy przesada, pójście za bardzo w tą stronę i takie właśnie odciąganie ludzi od komunii, traktowanie jej jako taka nagroda dla sprawiedliwych jest niewłaściwe, bo to jest ten pokarm, który ma nam dawać siłę do walki z grzechem, także nie należy wpadać w taką skrajność i unikać Komunii Świętej, bynajmniej powinniśmy starać się jak najczęściej przystępować do Komunii Świętej. Jednak, aby ta Komunia Święta nie stała się dla nas taką rzeczą zupełnie powszednią, aby zaznaczyć tą wyjątkowość, warto wciąż zachować jak najbardziej tą tradycyjną praktykę, która była stosowana w Kościele również tradycyjnie, to znaczy nigdy nie praktykowano wielokrotnej komunii w ciągu dnia, przynajmniej nigdy nie mamy jak takich przypadków udokumentowanych, jakoby kiedykolwiek w Kościele istniała taka praktyka. To jest, powiedzmy, że takie minimalne ograniczenie, które pozostało w tradycyjnej praktyce i przy nim pozostajemy. Kolejne pytanie od użytkownika Paweł Rafałowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego Kościół potępił myśli Kartezjusza? Otóż, dlaczego dzieła Kartezjusza znajdowały się na indeksie ksiąg zakazanych? Kartezjusz jest początkiem nowożytnej filozofii. Samo w sobie może to jeszcze nie brzmieć jakoś strasznie. Natomiast tak najbardziej jego filozofia miała bardzo negatywny wpływ na rozwój myśli w obrębie, powiedzmy, wtedy jeszcze cywilizacji łacińskiej. Otóż filozofia średniowieczna, filozofia antyczna, na przykład Arystotelesa, są to ruchy filozoficzne, które są obiektywistyczne. To znaczy filozofie są to filozofie, które wierzą, że docierają do rzeczywistości i zajmują się badaniem rzeczywistości, badaniem tego, co zastajemy. Natomiast od Kartezjusza zaczyna się już w historii, powiedzmy, tej naszej nowożytnej filozofii, rozpoczyna się zwrot do strony subiektywnej, czy do subiektywistycznej filozofii. Na zasadzie zajmuje się bardziej tym filozof, co ja myślę, moimi procesami myślowymi, niż samą rzeczywistością. A to jest rzecz szalenie niebezpieczna. Mówiłem o tym bardzo obszernie w wykładzie na 12. konferencji edukacji klasycznej, w wykładzie zatytułowanym Akwinata, ojciec nauki i zdrowego rozsądku. Także odsyłam do tego wykładu, jeśli chodzi o dłuższe wyjaśnienia, jakie straszne ma to konsekwencje, to znaczy dla myśli ludzkiej i ostatecznie również dla nauk przyrodniczych to jest rzecz szalenie niebezpieczna, takie twierdzenie, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rzeczywistości i u Kartezjusza to się zaczyna. I jak najbardziej te jego myśli mogły sprowokować takie potępienie. Natomiast w tej chwili nie mam przed oczami tych dekretów, także nie wiem, jakie konkretnie myśli były potraktowane jako niebezpieczne, natomiast jestem w stanie to sobie jak najbardziej wyobrazić właśnie z tego powodu. Jest to zwrócenie takiej właśnie zwrotnicy w myśli, w naszej cywilizacji, w obrębie naszej cywilizacji, w myśli ludzkiej, bardzo niebezpieczny zwrot, który doprowadzić może bardzo łatwo do upadku w ogóle
ludzkiego myślenia, bo gdy przestaję docierać do rzeczywistości, gdy zaczynam twierdzić, że nie wiem, nie jestem w stanie dotrzeć do rzeczywistości, zajmuję się tylko moimi własnymi procesami myślowymi, to po co w ogóle badać tą rzeczywistość na zewnątrz, czy w ogóle w jaki sposób mogę ją badać, skoro i tak do niej nie docieram? O tym mówiłem też w moich materiałach o nihilizmie, ale tutaj odsyłam do mojego tego długiego wykładu, który właśnie o tym traktuje, o tym, jak bardzo szkodliwy może być ten subiektywistyczny prąd w filozofii. On jest oczywiście również zupełnie niezdatny do uprawiania teologii, do rozmawiania o Panu Bogu. Stąd też dla Kościoła ta filozofia jest zupełnie nieużyteczna, dla nauk przyrodniczych w zasadzie również i dla zdrowego rozsądku, dla normalnego człowieka w zasadzie też nie jest użyteczna. Dla kogo jest użyteczna? Dla ludzi, którzy chcą się zajmować swoimi procesami myślowymi i tworzyć takie subtelne przemyślenia o swoich doświadczeniach, swoich procesach myślowych. No, jak ktoś lubi takie rzeczy, no to dla niego właśnie taka subiektywistyczna filozofia jest wspaniała. Natomiast dla kościoła, dla nauki, dla zdrowego rozsądku ta filozofia jest zupełnie nieużyteczna. Odsyłam jeszcze raz do tego mojego wykładu. Święty Tomasz, ojciec nauki i zdrowego rozsądku. Będzie link w opisie. Przejdźmy do kolejnego pytania. Użytkownik Servite Domino. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam dwa pytania. Czy katolik może wejść do świątyni niekatolickiej, na przykład będąc za granicą podczas wycieczki? Zdarzyło mi się wejść do cerkwi prawosławnej. Nie było moją intencją wzięcie udziału w obrzędach, tylko podziwianie sztuki sakralnej. Tak, jak najbardziej można w takim celu wejść do świątyni niekatolickiej. Pytanie drugie. Chciałbym się dowiedzieć więcej o posłudze brata zakonnego w bractwie. Mógłby ksiądz powiedzieć, jak wygląda formacja bracka? Otóż taki kandydat na brata zgłasza się do nas w jednym z naszych przeoratów, odbywa rok takiego przedpostulatu, rok takiego wczesnego przygotowania w jednym z naszych domów. Następnie zostaje wysłany do jednego z naszych seminariów, gdzie odbywa postulat i nowicjat. W trakcie swojej formacji odbywa razem z seminarzystami z pierwszego roku rok duchowości. Odrobinę Powiedzmy, ta formacja jest odrobinę różna. Nie bierze on udziału we wszystkich wykładach, w których biorą udział seminarzyści, natomiast jest w tym momencie ta formacja bardzo zbliżona. Oczywiście jednocześnie brat poświęca się bardziej niż seminarzyści pracom fizycznym, także w tej formacji również to oczywiście jest widoczne i to działa w ten sposób, to znaczy więcej tej pracy, nacisk położony jest bardziej na wykonywanie różnego rodzaju prac fizycznych, czy to jest pomoc w zakrystii, czy to jest pomoc w ogrodzie, czy to jest coś innego, a przeważnie gdzieś tam ten brat powinien trochę wszystkiego spróbować, przynajmniej w mniejszym lub większym stopniu. No i po takiej odbytej formacji brat może zostaje wysłany do jakiegoś konkretnego przeoratu w bractwie i tam posługuje właśnie jako brat. Kolejne pytanie od użytkownika Jarosław Matura. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Często słyszy się pytanie, dlaczego księża nie mogą mieć żon. Natomiast w odpowiedzi przytaczana jest historia majątków Kościoła katolickiego i uniemożliwienie dziedziczenia go przez potomków. Czy to prawda? Jakie są prawdziwe cele celibatu? Myślę, że powstanie kiedyś materiał dokładnie na ten temat, natomiast tutaj bardzo krótko. Oczywiście historie z dziedziczeniem majątku i tak dalej, to są takie historie od speców, w cudzysłowie, którzy twierdzą, że celibat jest wprowadzony gdzieś tam w wieku XIII. No to ma tyle wspólnego z historią, że aż trudno z tym polemizować. To znaczy, w pewnym momencie, gdy człowiek odrywa się już zupełnie od historii, to nawet trudno jest z tym polemizować, bo tak bardzo jest to obce jakiejkolwiek wiedzy historycznej. A więc sama idea życia w całkowitej czystości jest już bezpośrednio zawarta w Piśmie Świętym, w Księdze Apokalipsy. Mamy tych, którzy idą za barankiem dokądkolwiek on pójdzie, którzy uczą się pieśni, której nikt inny nauczyć się nie może. To jest ten dziewiczy orszak baranka. To są ci, którzy żyli w tej absolutnej czystości. Święty Paweł sam również o tym bardzo wyraźnie pisze, tak, o tym ideale poświęcenia się całkowicie dla Pana Boga właśnie po to, tak, oddanie całkowite dla Pana Boga. Z jednej strony jest to oddanie takie praktyczne, na zasadzie, że człowiek nie zakłada rodziny, a więc poświęca swoje siły dla służby Bożej. Z drugiej strony ma to ten wymiar duchowy, to znaczy oddaje całego siebie, rezygnuje z tego, co tutaj na ziemi jest najpiękniejsze,
rezygnuje z tej głębokiej relacji, tego zjednoczenia, z posiadania potomstwa. To są wszystko wielkie ofiary, które mają pokazać też, że jestem gotów dla Pana Boga oddać wszystko. To jest niejako oddanie całego swojego życia. Taki jest sens duchowy. To istnieje już od samego początku chrześcijaństwa. Sam Pan nasz Jezus Chrystus w ten sposób oczywiście żyje i Księga Apokalipsy, Święty Paweł, to jest zupełnie czytelne. Natomiast pytanie, w którym momencie Kościół wymaga od kapłanów, od swoich księży, aby złożyli te śluby czystości, bo można sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, że człowiek może złożyć takie śluby czystości, staje się wtedy przez to takim zakonnikiem, pustelnikiem, czy czymkolwiek w tym rodzaju, a kapłan nie byłby zobowiązany, żeby takie śluby czystości składać. Czyli pytanie o celibat brzmi przeważnie, czy Kościół od samego początku wymagał od tych, których wyświęcał na kapłanów, aby żyli właśnie w stanie tej absolutnej czystości. Wszystko na to wskazuje, że tak. To znaczy, gdy tylko Kościół wychodzi z prześladowań, z okresu prześladowań, mamy wiek IV, Kościół zaczyna normalnie funkcjonować, to od razu pojawia nam się dokument, synod w Elwirze, który to jest synod lokalny, zupełnie nieznaczący, można powiedzieć, który gdzieś tam pomiędzy takimi małymi, nieznaczącymi kanonami podaje również, że każdy kapłan powinien żyć w absolutnej czystości, powinien żyć na sposób bezżenny. I gdyby to było nowo, gdyby to była jakaś nowość, to raz, synod lokalny by sobie na to nie pozwolił, dwa, wzbudziłoby to ogromne takie wzburzenie, to byłby przedmiot wielkich dyskusji. To, że to zupełnie przechodzi bez echa, wskazuje na to, że była to rzecz już powszechnie praktykowana, to znaczy zupełnie normalna dla Kościoła i po prostu gdzieś tam przypadkiem właśnie akurat w tym kanonie się znalazła. Czy była zawsze zachowywana? No oczywiście nie. To znaczy to, że wielokrotnie nie była ta praktyka pilnowana, że wielokrotnie było to nadużywane, że być może nawet popadała w praktyce w duże zapomnienie, to jest niewykluczone i wielokrotnie później właśnie poprzez różne przepisy kościelne odnawiano to zobowiązanie. Natomiast od samego początku je widzimy i nic nie wskazuje na to, żeby był czas, w którym tego zobowiązania nie było. Tak, w tym czasie prześladowań dokumentów żadnych nie mamy. Tam też trudno to jakby zbadać, no bo po prostu ta historia Kościoła gdzieś tam ginie w mrokach. Natomiast od razu, gdy Kościół wychodzi z tego czasu prześladowań, to widzimy, że tak już jest to traktowane jako rzecz zupełnie normalna. Oczywiście przez pewien czas jeszcze święcono kapłanów, którzy byli już żonatymi mężczyznami, natomiast normalnie w takiej sytuacji wymagano po prostu, aby już zachowali od tego momentu czystość. To jest jakby zrozumiałe, to znaczy, gdy Kościół dopiero rozpoczyna swój apostolat, no to musi mieć księży, musi mieć biskupów, którzy są już dojrzałymi mężczyznami. Nie może na samym początku polegać po prostu na młodych chłopcach, którzy jeszcze w związki małżeńskie nie weszły. A więc oczywiście ta pierwsza hierarchia Kościoła, gdy misjonarze rozchodzą się na cały świat, to oczywiście ta pierwsza hierarchia Kościoła musi być wybrana właśnie z dojrzałych, wypróbowanych już mężczyzn, którzy nie są tak nastolatkami, którzy jeszcze związku małżeńskiego nie zawarli. Dlatego święty Paweł mówi o tym, że biskup powinien być tym mężem jednej żony. Wydaje mi się, że o tym fragmencie to już konkretnie też w którymś materiale odpowiadałem. Jeśli go znajdę, to też podlinkuję w opisie pod tym filmem. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie od użytkownika FT. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jaka jest różnica pomiędzy łacińskimi słowami munus, a słowem użytym przez Benedykta XVI ministerium? Ojciec Aleksiej Spunolo uważa, że rezygnacja jest nieważna, co by tłumaczyło, dlaczego Benedykt nadal nosi białą sutannę. Jest to bardzo delikatny niuans. Pytanie, czy Benedykt mógł celowo zmienić to słowo i jakie jest prawdopodobieństwo, że jego rezygnacja mogłaby być nieważna. Bardzo również proszę, jeżeli ksiądz ma zamiar powiedzieć, z całą pewnością Franciszek jest poprawnie wybranym papieżem, to lepiej niech ksiądz nic nie mówi. Jeżeli ksiądz jest w stanie wykonać taką analizę lub o nią poprosić jakiegoś latynistę, to Bogu niech będą dzięki. Sposób postawienia tego pytania moim zdaniem już zdradza, że
chodzi o potwierdzenie jakiejś tezy, a nie o zadanie tak naprawdę pytania. Natomiast jak najbardziej odpowiem na to pytanie, dlatego że myślę, że jest to kwestia dosyć taka żywa i wiele osób zadaje sobie podobne pytania. A więc zajrzałem na tą stronę, która jest podana w tymże komentarzu fromrom.info. Przeczytałem ten artykuł na ten dokładnie temat, to znaczy a propos tychże dwóch słów, i uważam, że ten artykuł jest tragiczny. To znaczy, jest to taka spekulacja na podstawie właśnie hipotetycznego, możliwego rozróżnienia tych dwóch słów, na zasadzie, że tu właśnie może Benedykt chciał zasugerować, że on tak naprawdę nie nawiązuje do tego o złożenia urzędu, tylko do papieża, do swojego jednego z poprzedników, który został zmuszony do tego, żeby porzucić swoje obowiązki, ale nie oddał urzędu, bo to on wcale nie chciał, i tutaj Benedykt na pewno właśnie do tego nawiązuje. Żeby odpowiedzieć na ten artykuł i to pytanie, tutaj nawet nie potrzeba wchodzić w rozważania pomiędzy MUNUS a ministerium. Wystarczy spojrzeć na samą deklarację Benedykta XVI i przeczytać ją do końca, to znaczy ten moment tej deklaracji, w której Benedykt XVI deklaruje swoją abdykację. Tutaj pokażę tenże tekst. Autor na tej cytowanej stronie wskazuje na to, że no właśnie Benedykt poprzez użycie tego słowa zamiast munus używa słowa ministerium w odniesieniu do swojego urzędu papieskiego. Declaro me ministerio episcopi Rome successori sancti Petri, mihi per manus cardinalium, tak, to są data, to mało dla nas istotne. Incapacitatem meam ad ministerium, hic commissum bene administrandum annoscere debeam. Czyli tutaj papież tak mówi właśnie o tej służbie, która już nie będzie mógł dobrze wypełnić. Plena libertate, z całą świadomością ogłasza, że ustępuje ze swojego urzędu, to ministerium, ze swojego posługiwania, można powiedzieć. Natomiast to, co jest dalej, jest dla nas bardzo, bardzo istotne. A więc renuncjare, commisso renuncjare, ten urząd, który został mi przekazany 19 kwietnia, renuncjare, tak, wyrzekam się tak, że od dnia 28 lutego, od godziny 20 sedes Rome, stolica rzymska, stolica świętego Piotra, vacet, jest pusta i należy zwołać konklawę, aby wybrać nowego summum pontificem, najwyższego kapłana, nowego papieża. A więc papież tutaj nie ogranicza się tylko do lakonicznego stwierdzenia, gdzie można by się kłócić, co dokładnie miał na myśli. Mówi dokładnie, kiedy stolica Piotrowa będzie pusta i że trzeba będzie wtedy zwołać nowe konklawę, aby wybrać papieża. Także ten tekst tej deklaracji papieża Benedykta jest zupełnie czytelny. I abyśmy mieli wątpliwości co do ważności tego aktu, papież Benedykt XVI musiałby od razu po swojej deklaracji musiałby wystąpić z orzeczeniem, że nie, na przykład zostałem zmuszony, tak? Nie byłem świadomy, czy dobrowolnie tego nie zrobiłem, bo ktoś tam mnie zmusił. No, wtedy można by sobie zadawać pytanie, no tak, od razu zadeklarował, że był zmuszony, być może faktycznie gdzieś tam brakowało mu tej woli, i wtedy można się sobie zadawać pytanie. Natomiast nawet wtedy przy aktach prawnych, to prawo kanoniczne reguluje to w ten sposób, że jeśli mamy taki akt prawny, to nawet jak człowiek zostaje przymuszony, to ten akt zasadniczo jest ważny. Można go później odwołać przez to, że człowiek został do niego przymuszony, ale nawet wtedy akt jest ważny, tak? Czyli nawet w takiej sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś przymuszenia, to wtedy papież miałby obowiązek od razu o tym poinformować, i nawet wtedy to nie unieważnia automatycznie tego aktu. Natomiast w tej sytuacji, którą mamy, gdzie Benedykt nigdy w żaden sposób nie odwołał tego aktu,
Oznaczałoby to, gdybyśmy mieli teraz wyjść z założenia, że to jest z jakiegoś powodu ta deklaracja była nieważna i Benedykt XVI wciąż jest papieżem, to on zaciągałby na swoje sumienie tak straszliwą winę takiego niewiarygodnego oszustwa, które trwa przez całe lata. To my sobie nawet nie wyobrażamy, tak jak wielkie zagubienie w kościele by to spowodowało, to jak wielkie to konsekwencje, ma nominacje kardynalskie, później Franciszka, wszystkie jego decyzje. To gdyby faktycznie tak było, gdyby z jakiegoś powodu ta abdykacja była nieważna, to naprawdę myślę, że nie zdajemy sobie sprawy raz, jak wielki byłby to grzech ze strony Benedykta XVI i to by było, no, byłby po prostu straszliwym zbrodniarzem w tej sytuacji. I jakie wielkie miałoby to konsekwencje dla samego Kościoła. Natomiast oczywiście nie jest to decydujące w rozważaniu, czy tak jest, czy tak nie jest. To po prostu jest kwestia regulowana przez prawo kanoniczne, bo to oczywiście są kwestie prawa kanonicznego, kwestia wyboru papieskiego i ewentualnego złożenia urzędu. To zasadniczo jest możliwe i w przypadku takich aktów prawnych, które zostają podpisane, tutaj Kościół mówi, że nawet w sytuacji, gdy ktoś został zmuszony, to i tak ten akt jest ważny, dopóki nie można wtedy, rozpocząć, tak, można go unieważnić, można rozpocząć proces, zbadać, czy faktycznie tak było. To znaczy, jeśli ktoś deklaruje, że został zmuszony, no to wtedy trzeba to zbadać, trzeba rozpocząć taki proces i ewentualnie unieważnić taką decyzję. Natomiast i to też musi się odbyć oczywiście oficjalnym aktem urzędowym. Natomiast w tej sytuacji, gdzie Benedykt XVI nie odwołał nigdy, tak, i teraz ktoś tam się doszukuje jakichś dwuznaczności w użytych słowach, których w istocie zupełnie nie ma. No, moim zdaniem to też świadczy o pewnej uczciwości tego człowieka, który to pisze. Przecież to jest wyraźnie napisane, że tego i tego dnia stolica Piotrowa staje się pusta, tak? Tutaj i szukanie takiego subtelnego rozróżnienia, a tutaj munus, ministerium, czy to urząd i służba, no może to troszeczkę co innego i tutaj bez przeczytania tego, co jest po tym, czy bez przytoczenia, podejrzewam, że nie bez przeczytania, tylko bez przytoczenia tego, co jest potem, jest po prostu nieuczciwe intelektualnie. Naprawdę nie widzę podstaw, żeby twierdzić, że Benedykt XVI abdykował w sposób nieważny. To znaczy, te argumenty, które spotkałem do tej pory, to były wszystkie właśnie tego typu argumenty. Gdzieś tam ktoś znajdzie jakiś szczególik. To zupełnie tak nie działa. Prawo kanoniczne to reguluje, w jaki sposób takie akty prawne mogą zostać odwołane. Jeśli ktoś nawet twierdzi, że został przymuszony, no to trzeba zbadać, to trzeba zrobić taki proces. A Benedykt XVI nie twierdzi, że został przymuszony. Przez wiele lat potwierdza to, mówiąc o tym, że jest jeden papież. I tutaj też autor mówi, a to tak naprawdę myśli o sobie. Napisał w swojej oficjalnej deklaracji tego dnia, oddaje ten urząd, tego dnia stolica Piotrowa jest pusta i trzeba zwołać nowe konklawę. To jest czytelne i tutaj nie ma naprawdę podstaw, żeby na poważnie poddać to w wątpliwość. Moim zdaniem też takie przywiązanie do Benedykta XVI jest owocem trochę takiego niezdrowego podejścia do Kościoła, to znaczy jest to podejście takie bardzo uczuciowe na zasadzie, że o, Benedykt XVI był lepszy, bardziej mi się podobał, Franciszek mi się mniej podobał i dlatego na pewno to musi być nieważne. Część właśnie takich środowisk, w cudzysłowie, indultowych ma takie podejście, że o, tutaj Benedykt, nasz papież. Do sprawy trzeba podejść chłodno. Pontyfikat papieża Benedykta XVI, czy on był dużo lepszy od pontyfikatu papieża Franciszka, to będziemy w stanie ocenić gdzieś tam po iluś latach, widząc jakie to owoce przyniosło. Benedykt XVI, jeśli chodzi o swoją filozofię i teologię, to był człowiek szalenie niebezpieczny moim zdaniem i jego heglizm, on zawsze myślał w sposób heglistyczny, tak? Teza, antyteza i synteza. Stara msza, nowa msza i zrobimy jakąś tam syntezę. To jest sposób myślenia, który może być zabójczy dla Kościoła, tak? Który mógł sprawić, że jakby ta linia Kościoła stałaby się jeszcze bardziej niebezpieczna. To znaczy spróbowanie takiej zrobienia syntezy z tradycji Kościoła i modernizmu mogłoby doprowadzić do bardzo niebezpiecznego rozwodnienia nauki Kościoła, do
do takiego uspokojenia z jednej strony tej tradycyjnej części kościoła, że tutaj wszystko jest dobrze, o, zobaczcie, macie starą mszę i tak dalej, a tak naprawdę wpompowania do kościoła potężnej dawki modernizmu pod płaszczykiem właśnie tutaj takich pewnych tradycyjnych, wydawałoby się, konserwatywnych zachowań, kroków, ruchów. Także jakby ja nie uważam, że pontyfikat Benedykta XVI byłby z całą pewnością, gdyby trwał dłużej, byłby z całą pewnością lepszy. Tak? To wcale nie jest oczywiste moim zdaniem i pomimo tego, że w sposób oczywisty Benedykt XVI wydaje się być bardziej konserwatywny, to na poziomie tak myśli teologicznej, moim zdaniem jego myśl teologiczna była szalenie niebezpieczna. Jego heglizm, jego przywiązanie do filozofii Hegla mogło przynieść straszliwe owoce. Oczywiście wiemy, tak, że jaki jest pontyfikat papieża Franciszka i na ten temat już też wiele mówiłem, także tutaj oczywiście również oceniam ten pontyfikat bardzo negatywnie, natomiast sprzeciwiałbym się takiemu romantycznemu patrzeniu teraz na Benedykta XVI, o, to nasz papież, bo on był taki konserwatywny. Moim zdaniem w swojej filozofii, teologii wcale nie był konserwatywny, i jego pontyfikat wcale niekoniecznie musiałby okazać się lepszy niż dla tradycji, czy po prostu dla Kościoła, niż pontyfikat papieża Franciszka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.